kim jest Keanu Reeves, chyba nikomu wyjaśniać nie trzeba. Kim jednak jest postać Johnny'ego Silverhanda, którą to właśnie wcielił się Keanu w najnowszym dziele CD Projekt Red. Tego graczom Cyberpunka 2020 tłumaczyć nie trzeba, no ale nie każdy ogrywał tego papierowego RPGa. Robert John Linder, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Rockmana, urodził się 16 listopada 1988 roku. W bardzo młodym wieku zaciągnął się do armii, z której jednak zdezerterował po krwawym konflikcie zbrojnym prowadzonym przez skorumpowany i manipulowany rząd. Nie był zresztą jedyny, a dezercja była sposobem walki z rządem. Ten jednak wykorzystał media do stworzenia ogromnej kampanii propagandowej, powodując, iż z bohaterów stali się wyrzutkami niewynawidzonymi przez społeczeństwo. To w czasie tej wojny Johnny stracił rękę, którą zastąpił cybernetyczną wersją i przyjął nazwisko Silverhand. Powrócił też do Night City, a swój rosnący wewnętrzny bunt czekł na słowa. Założył wraz z Kerry Eurodyne zespół, którego nazwę zapewne już znacie – Samurai. Początkowo grywali w niewielkich klubach gdzieś w zaułkach Night City. Zmieniło się to jednak, gdy odkrył ich producent muzyczny Jack Masters. Do zespołu dołączył wtedy Danny, Nancy i Henry. Muzyka tworzona przez zespół rewolucjonowała rynek, a świat ich po prostu pokochał. Nic jednak nie trwa wiecznie. Grająca na klawiszach Nancy podczas jednej ze sprzeczek ze swoim agresywnym chłopakiem wypchnęła go przez okno i trafiła do więzienia. Bez niej Samurai rozpadł się i w 2008 roku zakończył działalność. Sława Johnny'ego jednak nie przeminęła i wielu chciał ponownie podpisać z nim kontrakt. Skupił się na karierze solowej i nadal propagował swoje antykorporacyjne i antyrządowe przesłania. Niektórzy jak DBS Music tak rozpaczliwie chcieli go mieć na własność, iż posunęli się nawet do szantażu, grożąc Johnny'emu ujawnieniem niechlubnej przeszłości, prawdziwej tożsamości i aktu dezercji. Johnny ich jednak wyprzedził. Podpisał kontrakt z Universal Music oraz wydał album Sins of Your Brothers, przyznając się do tego, iż jest dezerterem i jednocześnie ujawniając wszystkie brudy, za które odpowiadał rząd. Album szybko stał się sprzedażowym numerem 1, zmieniając nastawienie publiczne do rządu, korporacji i dezerterów. A to wszystko jeszcze zanim John stał się legendą. W 2013 roku Rockman miał wszystko, o czym mógł marzyć. Sławę, pieniądze, miliony fanów oraz cudowną partnerkę, Alt Cunningham. Niestety, nic w tym świecie nie trwa wiecznie, o czym boleśnie przypomniała mu korporacja Arasaka. Podczas spaceru z dziewczyną zostali napadnięci przez grupę drzeniową, a Alt została oprowadzona. Korporacja siłą zamierzała wykorzystać umiejętności programistyczne Cunningham do stworzenia zabójczego oprogramowania o nazwie Soul Killer. Oprogramowania, którego głównym celem było przeniesienie umysłu Netrunnera do komputera przy jednoczesnej eliminacji celu. Powiący rządzą zemsty John zebrał przeciwko Arasace drużynę oraz poprosił o pomoc byłych członków zespołu. Aby odwrócić uwagę, samurajowie dali darmowy koncert tuż pod siedzibą korporacji Arasaka. Natomiast drużyna drużyniowa w tym samym czasie przypuściła szturm w celu odbicia Cunningham. Niestety, przybyli za późno. Po Alt została już tylko pusta skorupa, a jej umysł został skopiowany do głównego komputera Arasaki. John był załamany, jednak nigdy nie poprzestał szukać sposobu na odzyskanie umysłu swojej dziewczyny. Podczas czwartej wojny korporacyjnej wraz z Rogue i Morganem Blackhandem poprowadził kolejny szturm na siedzibę korporacji zamiarem zakończenia wojny. Po drodze przeszukiwał wieżowiec w celu odnalezienia Alt, ale na jego drodze stanął Adam Smasher, Borg, którym z człowieka zostało już naprawdę niewiele. Johnny stoczył nierówną walkę, podczas której został najprawdopodobniej zastrzelony przez Smashera. Mówiłem, że cię w końcu zabiję. Tego nigdy jednak nie udało się potwierdzić. Podczas ataku podłożono bowiem ładunek atomowy, którego detonacja spowodowała zawalenie się wieżowca. Od tego czasu w całym Night City można było znaleźć napisy „Gdzie jest Johnny?”. Nawet teraz, po ponad pół wieku od tych wydarzeń, ludzie wciąż wierzą, że Johnny gdzieś tam jest, gotów rozpętać piekło i ponownie spalić miasto. Co stało się z Alt, w jaki sposób John trafił do chipu i czy za trzecim podejściem uda mu się w końcu, przy naszej oczywiście pomocy, pokonać Arasakę? Dowiemy się, mam przynajmniej taką nadzieję, już 10 grudnia 2020 roku. Myślę, że przedstawiony zarys historii Johnny'ego Silverhanda daje ogólny zarys tego, co będzie działo się w grze.
Wiemy już, że Arsaka dysponuje technologią pozwalającą przenosić umysły zwykłych ludzi do komputera. Wiemy o tym, że Johnny znajduje się na biochipie, czyli właściwie dusza jego czy umysł skopiowany został do biochipu, który przypadkiem całkowicie dostaje się w ręce naszego głównego bohatera, czyli V. Wiemy również, iż Johnny nadal pała zemstą, pała nienawiścią do Arasaki i prawdopodobnie wokół tego skupiona będzie cała fabuła gry. Prawdopodobnie, oczywiście. Jeżeli macie jakieś własne zastrzeżenia, macie jakieś przemyślenia, macie jakieś pomysły na to, co mogłoby się dziać, piszcie w komentarzach, oceniajcie. Ja zachęcam oczywiście do subskrybowania, do lajkowania. Zostawcie koniecznie suba z dzwoneczkiem, a jeżeli łapę w górę będzie odpowiednio wiele, powstaną kolejne takie właśnie materiały. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do usłyszenia.